Siemaneczko, z tej strony Mister Adamo 15 i to kolejny odcinek z FSA 15 serii Ciąg dalszy od Brączka. Jest oczywiście ze mną Brączek. Ta seria jest zajebista, siema. Ta seria po prostu podbija YouTube. Jak widzicie, oczywiście serdecznie zapraszam do odcinka z pierwszej części do Brączusia. Tak, aby tam dowiecie się, dlaczego nie ma z nami Mikiego. Tak, zgadza się. Ewentualnie liczymy się z tym, że wróci. Ale no, to są tylko nasze gdybania. Jak widzicie, żniwa znów na pełnej. Co najśmieszniejsze, kolejny odcinek od Brączka i kolejny raz żniwa. Więc... No właśnie, bo ostatnio też były żniwa, nie? Tak, jak ty, też ciąg dalszy od Brączka były żniwa, tylko po prostu były inne żniwa, a teraz już mamy żniwa na warii. Brączuś ma case'a z Machalką, a ja... Ogólnie, Adam, co śmieszne, to zobacz, że belki pouciekały na drugie pole. No ogólnie te belki cię bardzo gonią. One mnie chyba nie lubią. Na początku tamta też cię przed nagrywaniem goniła i teraz kolejne cię goni. Ja lecę do klasa. Takie pole krzywe niestety. No, no nie, klimat taki, znaczy ukształtowanie terenu jest takie fajne. Górę, bardzo górka, dołek, jest. Więc... No naprawdę, bardzo fajne ukształtowanie na tej mapie jest, trzeba przyznać. Żyć nie umierać. Ja też oczywiście... miejscami aż jest przesadzone są te góry. No, co prawda, to prawda. Ja oczywiście na wstępie chciałbym przeprosić, o Jezus, za wszystkie jakieś... ścinki, lagi i te sprawy, bo gram na save'ie i na serwerze od Brączka, więc jakby tam gdzieś internet nie sprzyjał, to I'm sorry. Ale myślę, że... Nie, powinno być okej. Okay. Myślę, że będzie tak samo jak w poprzednim odcinku, czyli zapowiadałem, że mogą być lagi, a było płynne jak na singlu i oby było tak samo. Ogólnie potem się pewnie z Adasiem zmienimy, ja pójdę... Znaczy ja pewnie teraz spracuję ten ostatni pokos i pójdę sobie dalej z Adasiem pokosić. Mhm. Nie, myślę, że ja to już może zrobimy tak, że skończę tą... to pole, co nie? To, no bo wtedy zastanawiamy się dwa jęczmienie, także... I wtedy może ty polecisz na tamto, a ja trochę popracuję, żeby jakoś to się tak zmieniało, no bo i tak... Wiesz co, Adaś, ja mam pomysł, bo ja do końca i pojadę zawieźć tamtą pełne przyczepy, no. Bo tam już jest full prawie. Tam już jest full ta jedna, nie? Tamten zestaw pierwszy już jest full. A tutaj drugi zestaw to jest jeszcze, jakby to powiedzieć, godny do pracy. A ja mam już 60%, więc... No to akurat ja pojadę zawieźć to i wrócę i to będzie, ja będę kosił sobie w tamte drugie małe pole, Jezus Maria, nie mogę się wysłowić, co mi jest? Ja też będę kosił drugie małe pole tamto obok. Ja przyznam szczerze, że bardzo mi się cholernie przesiedziałem na dworzu i trochę zmarzłem i nie wiem, czy no gardło trochę mi nie sprzyja. Już od wczoraj. Nie, bo tak odśnieżanie i tak odśnieżanie, zabawa, to dzisiaj jazda z tym skuterem rozwaliła też system i jednak trochę... Przyznam szczerze, że klimacik jest fajny, ale mrozik no ja. To mrozik. No racja, racja. Co racja, to racja. No, nie zajmie się. Ostatnio mrozi coraz bardziej, także... Ale przyznam, nie mogę, patrzę na tego klasa i on zarąbiście mi się podoba. No kombajny jeden z lepszych, nie? No. Trzeba przyznać. Dobra, kamerę ma fajną. Co? Fajnie? Kamerę cofania ma fajną. Widziałeś? Nie widziałem. Bekowa jest. Jak będziesz w tym, w kabinie, co nie? No. To cofnij sobie i pokażę ci obrazek, jakbyś cofał, co nie? Ale jest, wiesz, zero animacji. Ty, ale ci powiem, to nie? Te przyczepy niby takie małe, nie? Ale fajne. Są tak ładne. Ciśniesz ładnie. Ja muszę jakoś tak sobie ładnie kamerę wziąć. Pięknie idziesz. Oj, jak tu teraz fajnie, co tam, jakaś górka jest? Ja, jakiś uskok, no. Beka, fajnie to wygląda. Jeszcze na tych ruchomych dyszlach to oluju. Te przyczepy są tak piękne. O Jezu, ja tu takiego zygzaka zrobiłem, wypatrzyłem się na ciebie, że... Ogólnie ludzie, u mnie ta część to była w sumie kolejny odcinek z tej serii, bo seria wam się bardzo spodobała i na pewno teraz będzie najczęściej na kanale, bo... No. O, jedna z lepszych serii mi się wydaje na tych modach, na tej mapie, że... Ładnie, ładnie. Żyć nie umierać, że tak powiem. Jeżeli chcemy, nawet możemy tutaj w piątkę sobie zagrać, bo akurat by była akcja, na przykład, nie wiem, kukurydza, czy jakieś większe żniwa zrobić, nie? To akurat nie, nie. Co do żniw, to no myślę, że większe, no to mogłyby być, ale myślę, że no jak byśmy byli w trójkę, to jest spoko, bo i tak nie wiem, czy nie byłoby, jakby to powiedzieć, no też ktoś by musiałby odpoczywać, no bo tak, tu byście kosili, tak, ja bym prasował i to też byłaby taka zabawa, chociażby się też do ale ci powiem, pojeżdżania przyczep. Powiem byli, ci, nie, że jesteśmy na jednej z najmniejszych pól na tej mapie, więc... Weź sobie naciśnij na dziewiątkę i te żółte pola, to jest wszystko zboże, nie? Mhm. Nie no, ładne. Ale nie, fajne pola wybrałeś w ogóle, bo takie, lubię takie pola właśnie. Fajne no, takie są, fajne, malutkie koło siebie. Nie dojadę, nie dojadę pewnie. Haha, czemu? Taki kawałek. Ale ja tam to pole jestem. Obok.
Dojeżdżasz? Już jestem w drodze, tak, zaraz jestem. Dobra, to ja akurat może rurę tak to otworzę i zanim dojedziesz, a już jedziesz, to nawet się nie będę ruszał. Zobacz, jaki kawałeczek, kurczę, mi normalnie został. Pozdro, ale i tak ładnie, 11,5 tony. Znowu ten uskok. Są kartofle obok? Tak. Fajno. Ty! Burtę masz otwartą. Czy ty też to widzisz? Co? A jak to zamknąć? Dziwne. Beka, są chyba na te. Możesz zamknąć? Dziwne, o jest. Ty, jaka beka? Ja pierdolę. Beka, ty. Jakie fajne. No nie wierzę. Na o podchodzisz, to nie? Beka. Nie wierzę w to. Ja pierdziele, jednak ruskie to ruskie. No to są ruskie. Tak. Tak myślę, Dederowskie. Dedea. Dobra. Dobra, wysyp się, co? Aj, oj. Nie baw się. Oj, czekaj. Ja pier... obsypał mnie. Muszę sobie podjechać, bo tak łapię bardziej na środek. Wysyp się, a ja wtedy zjadę tam na tamte pole, żeby tutaj nie stać na środku. Jop. Bo tam już jest, na tamtym polu jest to samo, co nie? Nie, tam jest jęczmień już. Na tamtym drugim? Tak. Co patrzyliśmy? Tak. Jęczmień 100%. Okay. Chociaż nie, może być... Nie, ja tak właśnie się zastanawiam. Ale teraz ty jęczmień kosisz. No teraz jęczmień koszę. Ogólnie w magazynie w pszenicy mamy dużo. 21. No bo ja wysypałem tam. Teraz. No, tak to teraz jęczmień i wióry, pidium, Jezus, dużo rzeczy jest. Dobra, to weź te... Już wysypałeś? Jeszcze. Ja pierdziel, to będzie full zestaw cały. Dobra, już. Ty. Jadę zobaczyć, czy tam jest jęczmień, jak coś to będę od razu kosił. Wiesz, koszy, no miałeś pasować przecież. No tak, ale od razu wjadę tak to, co nie? Jak to powiedzieć. Poczekaj, ja pojadę sprawdzić. No jak ja tu mam już trochę, to akurat sprawdzę, co nie? O Jezu, uważaj. Ścisnąłem. A, no to weź zobacz, jak to będzie jęczmień, to, ja oddam, się, to no. Się zamienimy kombajnami. Ale wątpię, tam będzie raczej pszenica. Boję się tutaj jechać. Zawika. Nie, jęczmień. Jęczmień? A jak? Dobra, to ja tu zostawię kombajn. Daj mi. O, ładne pole będziesz miał, naprawdę. Polecam. Dobra, to ja biorę... Kaysen. Case McCall. Case McCall. No i fajnie, tak, ja sobie będę teraz kosił pięknie. Naprawdę świetnie się kosi. Jak ten case ładnie w środku wygląda. Ja nie wiem, czy sobie kiedyś nie zrobię serię, jak miałem serię z tych... z masejów, to się nie przerzuci na case. No case po prostu... sporo teraz. Bo po prostu sama rozkosz. Ten, tamten case u ciebie jest zarąbisty, ten mały, co nie? Co na Bolusiowie jeździłem. No. Ten jest też cudowny, po prostu w case'ie, gra w FS-ie i przejrzystość gry, to jest, no, sama rozkosz. Nie szczególnie w 15, nie? No, to jest zarąbiście. Wszystko jest kompatybilne. O, nawet ładnie mi piszczałka chodzi. Ale to słup jest, muszę od słupa odkosić. Beka. O, ładnie jest od słupa odkoszę. O, tu jest pszenica, po drugiej stronie, dobra. No i wszystko jasne. Pięknie miąć. Muszę sobie DPI zwiększyć, żeby tak chociaż się rozglądać. O Jezu, nie zauważyłem na jaką piękną animację ma. Piękną, taką dziwną, ale animację ma. Prasa? Podbierak, to nie? Taką z 13 w sumie można powiedzieć. No ale bekowa taka trochę, co nie? No ładna animacja jest. Ogólnie prasa też bardzo dobrze wykonana. Jak już mówiłem, to na moim odcinku tam co sprawdzałem ją, bo tak mi się cholernie spodoba. Normalnie chyba na każdej serii ją będę teraz miał, nie? Mi się tak cholernie spodobała ta prasa, że... W sumie ja ci powiem, że już coraz lepsze mody do tego farminga, już teraz takie perfekcyjne. Ale beka, ty, ja zapomniałem, wiesz co? Bo tak jadę, otwiera mi klapa, co nie? No. Ta belka sama wywala się. Przy drugiej belce mówię, co, że nie chcę wyskoczyć, co nie? A ja tej pierwszej nie wywaliłem. No, zapomniałem, ja tak samo miałem. Zapomniałem, że trzeba wywalić, ale dobra, beka, dobra, mogę wrócić do środka. Bo w środku jest dość cichutko. To ja identycznie, naprawdę. Normalnie. Ale tu dziura jest w tym polu. Ja pierdzielę. Jak mnie zniosło. Muszę jakoś inaczej Ty. Tutaj przejechać. My pierwsze kosiliśmy pszenicę, nie? Tam na tamtym polu. Tak. To po pszenicy jest inne ściernisko. Pszenica i teraz dwa jęczmienie leci. No, jest inne ściernisko. Inne zboże to od razu inne ściernisko jest zrobione. No i o to chodzi. Co mi się bardzo podoba, oczywiście. Zajebiście.
O prr, Adaś. Tak szczerze ci powiem, że nie byłem aż tak mocno znaczy nastawiony na, że ta mapa będzie jakaś super zajebista, ale teraz jak gram tak, to naprawdę coś pięknego. Nie no, fajnie się gra. No, wiesz, mapa jak mapa, ale myślę, że tu akurat mody dużo dają właśnie, że się chce grać na niej. Na razie nie narzekam. Ciekawe ukształtowanie terenu chyba, tylko to najbardziej tutaj nas... No i to jest taka różnorodność tego. Bo gospodarki nie są jakieś super, bo tylko ta jedna Gold Foxa mi się podoba. Bo reszta to jest taka trochę syfiasta, można przyznać. No nie wszystko musi być piękne, bo wtedy mapa by ważyła w ogóle z giga chyba. No. Ale ogólnie zagospodarowanie terenu. Tu jakieś tory mamy, trochę jakieś pola, tu las. To dużo nadaje właśnie takiego klimatu, nie? No, nie, fajnie, mi się podoba. Gra, więc żyć nie umierać. Na pewno ona trochę dłużej zostanie na tej mapie. No myśl. Ja na razie tak, tą Klassenheim... podoba mi się, więc na razie nie mam zamiaru ją zmieniać. Co do Polski i tam wersji tej, co z Mikim zacząłem nagrać wtedy, jak ciebie nie było. No. To myślę, że też jest fajna, ale jak wyjdzie jakaś inna, to na pewno będę chciał coś wykombinować. A co była zerżnięta od nas wszystkich? No. Że tak powiem tak. Zarżnięta ładnie to było. Ogólnie ja bym chciał bardzo podziękować za 20 200 subów. A ja za prawie 20. Prawie to znaczy? Ile masz? 500 mi brakło. No to ale tak samo, ale cały czas tak samo idziemy. Powiem szczerze tyle. Od kiedy wydałem pierwszy odcinek z tej najpiękniejszej serii Ciąg dalszy od Brączka, trzymam się tak ciebie o 700 subów do tyłu. Od tamtego czasu ciągle tak się, jakby to powiedzieć, nie, bo tak to bardzo mi wtedy uciekłeś. Gdy nagrywaliśmy u ciebie, jak te z 13, co nie? I wtedy pamiętam, bardzo daleko mi zaczynałeś uciekać w subach. No i od tamtego odcinku już tak naprawdę po 700, jak patrzę właśnie, to tak po 700 subów ciągle. Ja cię nie mogę dogonić, ty nie możesz mi uciec. Więc... No cały czas tak fajnie. Tyle samo trzymamy, nie? Że 700... No. Miki napisał SK. O, grubo. No, wywolił mu internet i chyba już raczej nie będzie dzisiaj miał. Chyba czekał, dlatego nie napisał. A powiedz mi jedną rzecz, na tego Deutscha, nie? Co jest wsypane, pszenica czy jęczmień? Jęczmień. Jęczmień, nie? Tak, bo pszenicę tutaj wysypałeś chyba jedną. Dobra, to ja mogę teraz, się iść tam. Teraz wysypać. To już się sam pogubiłem. Jak to było. Czy ten kawałek też jęczmienia jeszcze został, a ja chyba na... Nie pożaję, tam... Dziwne. Bo ty pierwszy zestaw dałeś, wysypaliśmy się razem i jeszcze zabrakło nam, czyli tam będzie pszenica. Ale na pewno nie na dwóch przyczepach. No nie wiem. No pojadę zobaczyć. Look. Bo już mam full w sumie. A dwa przejazdy zostały. Zobaczymy. Ci powiem, fajnie ta wioska to jest zagospodarowana, bo jakbyś zauważył właśnie tutaj, zobacz, dookoła wioski jest kilka takich małych poletek, nie? No, baki. A tam dalej już są duże pola. Tak jakby wiesz, ta wioska przystosowana na polskie maszyny, a reszta już na... Nie, fajne, wymyślone jak naprawdę gruby. Ale zarąbiście się jedzie, kurde. O, jakie ma przyspieszenie dzikie, ten case. Też modręki ma, to też mu dużo daje. No, ładnie wygląda. Ja będę się wysypać. Tak od dupci zacznę. No, oby tutaj była... Był jęczmień, bo... Tak dziwnie na dwie przyczepy jest nasypane, więc pewnie będą na obu pszenica, to chyba zajebie cię Adam. Też cię kocham. A jak? Cisnęliśmy na pełnej. Aha, no tak, bo na tej pierwszej mi się nie chciało wysypać. Więc przejechałem na drugą, a na drugiej wysypało mi i potem tym drugim kombajnem już na pierwszą jakimś cudem dało radę, więc tak. Adaś, to była moja wina. Urozmaić widzą trochę, to pojedziemy wysypać. Mówisz, dobra, to poczekaj. Weź Fendeta. Wale tam ostatnią belę, ojeju, wróć. Czekaj, daj mi chwilę, dobra? Dwie sekundy i... Dobra, poczekam, pojedziemy we dwoje sobie wtedy. Jo. Fendeta, oj, wsiadanko. No nie, mów mi proszę cię. Co? Myślałem, że sobie animację będę miał wchodzenia. Dobra, no, jadź pierwszy. No delay może się anulować. Wiem, ale myślałem, że będzie animacja. Ej, zauważyłeś, jak ten Deutsch kopci? No, bekowo. Oj, czy ty też zauważysz, że tak nisko się siedzi w tym fendzie? Tak. Ale ej, ci powiem, nie? Ta pierwsza przyczepa mi się zajebiście podoba. A, bo tu jest ta górka taka. Ale twoja? No. No, zarąbista jest. Kurwa, mi się tak strasznie, bo ona jest taka fajna, długa.
Mnie tutaj naprawdę polecam. Mody bekowe. Ojeju. Nawet Fence to też ma takie... O, nawet Kielkowskaz ma też na desce rozdzielczej. Uuu, daję łapkę za to. Już nie wy, ale ja daję łapkę. Adam sam sobie daje. Tak. Sam sobie dam łapkę w górę. A widzę, że tu brączysz pospolicie, Kierunkowskaz w prawo, potem w lewo. A jak? A jak, kurde, na pełnej. Ja tam zobaczę, czy się zmieszczę. O Jezus! Jak się wystraszyłem! Czemu? Ja się obracam z tyłu, a tu czarny ekran. A czemu? Bo siedzenie, jest kamera za nisko ustawiona i siedzenie mi zasłania, co nie? Chciałem zobaczyć z tyłu, nie mogłem zobaczyć. Pozdrawiam. Nie, no daj, nie, muszę jechać na zewnątrz. A czekaj, burty są. Wysypamy. No ale nie, te burty robią naprawdę furorę. Dawaj, Adaś, to ci też od razu zamknę. Dobra, już tą pierwszą będziesz mógł zaraz zamykać. Pierwszą możesz zamknąć. Zaraz możesz też... Naprawdę czekam, no. Czekaj. Musisz tak odejść, nie możesz za blisko stać. O, ja! I drugą też. Poprosiłbym. Czekaj. Pięk... O, jak pierdyknął! Jak pierdyknął, burto! Ale co prawie. A ja masz burto, wyżyję się na ciebie. Nie, to było dobre. Jezus Maria, prawie palce przytrzasnąłem. Braczek, ja mam dla ciebie naprawdę zacną wiadomość. Jaką? Nagrywamy tak... Dość krótko, co nie? No. A już jest 17 minut. No nie gadaj. No. Ja pierdzielę. Ale ludzie, ja myślę, że takie odcinki przez jakiś czas, co teraz były, to... Myślę, że taka trochę odskocznia od tego, co było zawsze, czyli takich długich, monotonnych odcinków. Bo na takie odcinki 15-minutowe mamy o czym pogadać i to szybko zleci. Jo, naprawdę, zarąbiście. Ja... Nie, naprawdę ten czas, ale nie, myślę, że nawet gdybyśmy tak grali tutaj 30 minut, to i tak na tej mapie czas by ładnie leciał, więc tu akurat... Myślę, że możemy kończyć, plus. Co? No tak, myślę, że tu ładnie ustawimy sobie i... Ja się akurat wysypię jeszcze i... Może nie. O, może tak sobie stanę, żeby... O, tak tu były... Ja dam, ty miałeś problem, żeby wysypać, to nie... O, dobra jest. Nie, trzeba na środek, bardzo na środek trzeba... Ja sypię w róg. Bo ty masz upodobanie, chłopcze, że tak powiem. No także... Poczekaj sekundę, mam takie jedno małe spostrzeżenie. Czemu tu jest nadstawka, a tu nie ma? Bo ta przyciepa ogólnie... Nie, ona jest ogólnie bez zastawki, bo mi urwali kiedyś, wiesz? Aaa, zajumę. Jak żeśmy klockiem drewna rzucali, żebyśmy rozładowywali, to mi urwali wtedy, nie? Brawo ty. No. Dobra, no myślę, jak mówiłeś, że to by było na koniec, zwolnię, bo jakoś nie lubię, mi szarpie tym kamerą. Oczywiście piękna akcja, naprawdę cudowna. Zapraszam jeszcze raz serdecznie do Brączusia. O, w opisie oczywiście link. No i to by było na tyle. Łapujcie, subujcie, komentujcie i do następnego. Cześć! Na razie, cześć!